Poselstwo trzeciego anioła. Gdy wspominam te czasy, kiedy sam zaczynałem czytać Biblię, a już nawet nie myślę tylko o tym, kiedy sam do niej sięgałem, ale kiedy studiowałem ją z pastorem Pilchem, który przygotowywał mnie do chrztu, pamiętam, że w tamtym okresie dość często do zboru w Wiśle przyjeżdżały osoby, które głosiły poselstwo na temat trzeciego anioła. I muszę się wam całkowicie uczciwie przyznać, że nie za bardzo to lubiłem. Nie dlatego, że nie interesowały mnie proroctwa, nie dlatego, że nie lubiłem Księgi Objawienia, było zupełnie inaczej. To było coś, co mnie niezwykle interesowało. Natomiast poselstwo trzeciego anioła i studium tego zagadnienia prowadziło mnie do takiego miejsca, w którym nie bardzo potrafiłem zrozumieć, jakie jest moje zadanie. Bo z jednej strony brałem udział w różnych akcjach organizowanych przez zbór, spotykałem się z kolegą z klasy i studiowałem z nim jakieś tematy biblijne, ale czy fakt, że wtedy nie umiałem dokładnie wyłożyć poselstwa z 13 rozdziału Księgi Objawienia, wytłumaczyć wszystkich symboli, oznaczał, że nie mogę, nie potrafię zwiastować poselstwa trzeciego anioła? A w tych rozważaniach zazwyczaj było dużo kładziono nacisku właśnie na tę myśl, że to jest konieczne, że to musimy robić, że to jest nasze powołanie. I ja jako taki młody chłopak nie potrafiłem się w tym wszystkim odnaleźć. Dzisiaj znam stanowisko Kościoła w kontekście misji, jaką prowadzimy. I to stanowisko, gdyby je skrócić, brzmiałoby właśnie tak, że misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głosić Ewangelię wieczną w kontekście poselstwa trzech aniołów. I to oznacza, że każdy adwentysta jest zaangażowany w taką działalność. Ale czy każdy z nas, czy ty potrafiłbyś wytłumaczyć, co to znaczy? Czy potrafiłbyś powiedzieć, że rzeczywiście teraz, gdy spotykasz się ze swoimi znajomymi, gdy otwierasz przed nimi Biblię albo po prostu dzielisz się swoim doświadczeniem, że zwiastujesz poselstwo trzeciego anioła, że mówisz o Ewangelii wiecznej w tym kontekście? Chciałbym, żebyśmy podczas, w zasadzie ja bym chyba powiedział, tego jednego kazania podzielonego na 5 części, mogli rzeczywiście przyjrzeć się temu zagadnieniu nie po to, by je skomplikować, nie po to, by je utrudnić, ale po to, by je może właśnie uprościć. Nie z kolei też z brakiem szacunku, ale właśnie tak, by taki młody chłopak jak Darek tych 15 lat temu, by on mógł zrozumieć, w jakim znajduje się położeniu. A więc powiedz to światu. Myślę, że William Miller, który po raz pierwszy usłyszał te słowa, jakkolwiek mógł niekoniecznie się z nimi utożsamiać, bo jak wiemy, nie za bardzo, przynajmniej na początku, chciał przekazać światu to, co w Biblii znalazł, to jednak gdybyśmy go zapytali, czy wie, co ma światu powiedzieć, to myślę, że bez wątpienia potrafiłby stwierdzić, tak wiem. Ja światu mam przekazać te informacje, że proroctwa Pisma Świętego pokazują, że Jezus niedługo wróci. Że powróci w roku 1843, do czego go te początkowe jego studia doprowadziły i że na ten czas należy się przygotować. Więc on wiedział. On wiedział, więc gdy my zastanawiamy się nad tym hasłem, powiedz to światu, pomijając zupełnie to, na ile chcemy albo też nie chcemy to zrobić, ale czy potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, co mamy światu powiedzieć? Chciałbym właśnie w tym naszym wstępnym rozważaniu tego zagadnienia dotknąć. Na pewno takim płaszczem, pod którym moglibyśmy się ukryć, związanym z tym, czym jest nasze zadanie, co mamy światu powiedzieć, mogłyby być słowa zapisane w drugim liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł w taki niezwykły sposób precyzuje nasze zadanie jako Kościoła. Tam w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, zapisane są takie słowa. Dlatego, werset 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czegokolwiek byśmy nie powiedzieli o zadaniu, które mamy jako Kościół, z całą pewnością ono wpisuje się w te szerokie ramy, które apostoł Paweł tutaj nam wytycza. Naszym zadaniem jest pełnić funkcję, zwiastować poselstwo w miejsce Chrystusa. Robić to, co robiłby Chrystus, gdyby był na ziemi i zajmował się głoszeniem tego słowa. Na pewno naszym zadaniem jest wzywać ludzi do tego, by pojednali się z Bogiem. Czy to przez napominanie, czy przez proszenie, jak jest to zawarte w tym tekście. Jakimikolwiek metodami, aby ludzie mogli pojednać się z Bogiem. Więc czy poselstwo trzeciego anioła, czy drugiego, czy pierwszego, ono również będzie pasować w te
w ten kontekst, w którym naszym zadaniem jest dążyć do tego, aby ludzie mogli pojednać się z Bogiem. Ale tak jak mówię, jest to tylko taki tekst, który pokazuje nam pewne ramy, natomiast my chcielibyśmy zobaczyć to w jakimś takim pełniejszym wymiarze. I jeżeli sprawujemy poselstwo w miejsce Chrystusa, to słusznie będzie sięgnąć właśnie do tego, co możemy o Nim przeczytać, o Jego przesłaniu, o Jego poselstwie. Bo jak dobrze wiecie, tematy, które dotyczą czasów końca, nie znajdują się tylko w Księdze Daniela czy w Księdze Objawienia. Znajdziemy je również we wszystkich innych pismach, dlatego że jak prorok Boży powiedział, wszystkie skarby, które zgromadziła Biblia razem, są przeznaczone szczególnie dla ludzi, którzy żyć będą u kresu wieków. Na początku Ewangelii Mateusza, gdzie w rozdziale 4 znajdujemy wypowiedzi o rozpoczęciu służby Jezusa, tam te wszystkie mowy, ta cała służba naszego Zbawiciela jest wyrażona w takim krótkim zdaniu. Jest to takie podsumowanie, choć występuje na początku Jego służby. W wersecie 17 powiedziane jest, że odtąd, mowa jest po wydarzeniach z Kafarnaum, odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jezus zaczyna głoszenie poselstwa i ono sprowadza się do tych słów: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Myślę, że niejedna z osób, która słucha tego rozważania, jest też studentem Biblii i zaraz przypomina sobie, że rzeczywiście wcześniej, jeszcze przed Jezusem, był ktoś taki jak Jan Chrzciciel i on też zwiastował poselstwo i w jego przypadku to podsumowanie brzmi identycznie. Jan też mówił, że przybliżyło się Królestwo Boże i wzywał ludzi do upamiętania. Jezus kontynuuje przesłanie Jana. A w wersecie 23 powiedziane jest, że obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Więc czegokolwiek byśmy nie mówili o Ewangelii, o przesłaniu Jezusa, jest to dobra nowina o Królestwie. Próbując odrobinę nawet rozwinąć to przesłanie, będzie to dobra nowina o tym, że niedługo nastanie Królestwo Boże, już przez tak długi okres czasu oczekiwane, i będzie to ta dobra nowina o tym Królestwie i o tym, jak człowiek może stać się częścią tego Królestwa. Jezus, chodząc od wioski do wioski, od miasta do miasta, od człowieka do człowieka, będzie zwiastował, przekazywał tę dobrą wiadomość, że nadchodzi Królestwo Boże. I jak każdy może stać się uczestnikiem tego Królestwa. Będzie zachęcał, napominał, będzie prosił, będzie wzywał do upamiętania, ale wszystko to będzie się działo po to, aby ludziom przekazać tę dobrą wiadomość, w wyniku której będą mogli stać się uczestnikami tego Królestwa. I co nas już bardziej może nawet interesuje, to to, że gdy On wysyła uczniów, aby sami szli i ludziom opowiadali o tym, czego od Niego się dowiedzieli, ich zadaniem również będzie zwiastowanie Ewangelii o Królestwie, czyli tej dobrej nowiny o nadchodzącym świecie, w którym nie będzie już skutków zła i o tym, jak każdy człowiek może stać się częścią tego Królestwa. I oni oczywiście również wzywają ludzi do upamiętania. Gdy wspominamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, tam jednym z najczęściej przywoływanych cytatów jest ten, który mówi, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie wszystkim ludziom, wszystkim narodom, wszędzie i wtedy nastanie koniec. Zauważcie proszę, co to oznacza. Choć wiem, że różnie interpretujemy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to przyjmując tę najczęściej występującą interpretację, ten werset mówi nam, że aż do końca historii świata będzie zwiastowana Ewangelia o Królestwie. Będzie zwiastowana ta dobra nowina o Chrystusie, który powraca, który ma zmienić to, jak wygląda ten świat, który ma usunąć grzech z tego świata i o tym, jak człowiek może stać się częścią tego Królestwa. Nigdzie nie znajdziemy w późniejszych księgach, pismach, listach, w Księdze Objawienia, nie znajdziemy nigdzie żadnego tekstu, który zawierałby choćby sugestie, że to przesłanie, które zapoczątkował Jezus, które kontynuowane było przez apostołów, miało w jakimkolwiek momencie zostać przerwane do samego końca historii świata. Miała być zwiastowana ta Ewangelia wieczna, która mówi o tym, że grzech przeminie, nastanie nowy świat i jak człowiek może być częścią tego Królestwa. Na koniec Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, który tak często cytujemy w kontekście tego wielkiego powołania,
Tam znajduje się jeszcze taki jeden element, na który chciałbym zwrócić uwagę. Jezus mówi tam tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten tekst, poza oczywiście informacją o tym, że powinniśmy każdą osobę zachęcać do tego, by była uczniem Jezusa, pokazuje nam, że naszym zadaniem, zadaniem apostołów, uczniów, było nauczanie ludzi wszystkiego tego, czego nauczył ich Jezus, będąc tu na ziemi. Czyli, już mówiąc trochę bardziej praktycznie, naszym zadaniem jest pokazać ludziom, żeby kochali tych, którzy ich nienawidzą. Naszym zadaniem będzie pokazać ludziom, że jeżeli złożą przysięgę, na swoją szkodę powinni jej dotrzymać. Naszym zadaniem będzie pokazać, że złamaniem przykazania nie zabijaj nie jest tylko odebranie życia, ale powiedzenie bratu, że jest głupcem. Naszym zadaniem będzie pokazać ludziom, że prawo Boże jest nadal aktualne. Wszystko to, czego uczył Jezus, to jest również czymś, co mamy przekazać ludziom wokoło nas. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu ci, którzy wierzą w nadchodzące Królestwo Boże i którzy wierzą, że dzięki działalności Chrystusa stają się Jego częścią, oni mogą reprezentować to Królestwo już tutaj na ziemi. Czy to poselstwo jest trudne? Czy wymaga wyższych studiów teologicznych, żeby mówić ludziom o tym, że czekamy na nowy świat? Czy mówienie o tym, że nasza nadzieja cała tkwi w Chrystusie, który zrobił wszystko, abyśmy mogli żyć? Czy to rzeczywiście wymaga jakichś wielce skomplikowanych dowodów? W przypadku zwiastowania Jezusa jednak jest pewien szczegół, na który chciałbym zwrócić uwagę. Wielokrotnie Jezus wyraża swoją naukę w wyniku tego, w jaki sposób spotyka się z faryzeuszami uczonymi w Piśmie. Szczególnie znanym nam fragmentem jest ten zawarty w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy różne takie dość jednak wyraźne wypowiedzi względem owych uczonych w Piśmie. Warto jest zauważyć, że na samym początku Jezus zwraca się do tłumu. Tam nie mamy tylko do czynienia z faryzeuszami. Tam jest cały tłum ludzi. W tym tłumie są faryzeusze i są też tam Jego uczniowie. I w tym kontekście Jezus mówi, choćby jeden z takich bardziej znanych tekstów z rozdziału 23, to będzie werset 15. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. To jest tylko jeden tekst ilustrujący całe przesłanie tego fragmentu. Jeżeli pomyślimy nad tym tekstem przez moment, że jest to kazanie, wypowiedź Jezusa niezwiastowana na osobności faryzeuszom, ale jest to przekaz skierowany do całego tłumu, który jest tam wtedy, to zobaczymy, że choć sercem przekazu Jezusa będzie Ewangelia wieczna o tym, że nadchodzi Królestwo Boże i o tym, że każdy człowiek może być częścią tego Królestwa i o tym, jak żyć tutaj na ziemi, żeby to Królestwo reprezentować, to mamy tu do czynienia z sytuacją, w której Jezus ostrzega ludzi przed przyjęciem fałszywego autorytetu, ponieważ przyjęcie tego fałszywego autorytetu skutkować będzie tym, że ludzie nie ostaną się w obliczu sądu. Jeżeli nawet pomyślimy o tym tekście, który przeczytałem, który mówi o tym, że ktoś, kto stanie się uczniem faryzeuszów, stanie się synem piekła dwakroć gorszym niż oni sami, to jest ostrzeżenie do każdego człowieka, że jeśli przyjmie autorytet, tym samym nauczanie i drogę uczonych w piśmie, stanie się synem piekła dwakroć gorszym niż oni i tym samym w tym piekle zginie. Więc jeżeli z tej szerszej perspektywy popatrzymy na nauczanie Jezusa, to choć Jego sercem, Jego sednem będzie zwiastowanie poselstwa o Królestwie Bożym, które nadchodzi i o łasce dającej możliwość znalezienia się w tym Królestwie, to w tym poselstwie jest też miejsce na ostrzeżenie przed tymi, którzy roszczą sobie prawo do interpretowania Słowa Bożego. Przed tymi, którzy w danym świecie, w tamtym czasie są postrzegani jako autorytety. Przed tymi, którzy, jak czytamy w tym samym tekście, oni sami do Królestwa Bożego wejść nie chcą, ale zamykają też drzwi dla tych, którzy chcieliby wejść. Czy to jest
serce przesłania Jezusa? Nie. Czy jest to ważne? O, i to bardzo. Więc gdyby spróbować podsumować tę wypowiedź Jezusa, to moglibyśmy stwierdzić, że Jezus ostrzega ludzi przed przyjęciem fałszywego autorytetu, bo przyjęcie tego fałszywego autorytetu i fałszywych nauk skutkuje tym, że nie ostaną się w obliczu sądu. Czy gdy próbujecie połączyć to z przesłaniem trzeciego anioła, czy daje wam to już do myślenia? Czy już potraficie dostrzec pewne elementy, które łączą te dwa zagadnienia? Ale nie musimy pozostać na nauczaniu Jezusa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę listy, zobaczymy apostoła Pawła, apostoła Piotra, którzy piszą do zborów i szczególnie apostoł Paweł, na przykład do zboru w Koryncie, będzie pisał o arcyapostołach, których nie powinno się słuchać, bo zwiastują nie to słowo, które powinni. Czy to jest serce jego przesłania? Czy to jest to, co ma poznać świat na pierwszym miejscu? Nie. Czy jest to ważne poselstwo? Dla zboru w Koryncie kluczowe. To samo w Galacji. Ludzie zwiastują inną Ewangelię, chociaż innej nie ma. I apostoł ostrzega przed tymi ludźmi i przed przyjmowaniem tej Ewangelii. Czy to jest serce Ewangelii? Czy ci ludzie uwierzyli, bo im takie poselstwo było zwiastowane? Nie, oni uwierzyli, bo zwiastowane im było wieczne poselstwo Ewangelii o Królestwie. Ale czy było to ważne? Było to przede wszystkim natchnione. Myślimy o reformatorach, bo z nimi najłatwiej nam się utożsamić, gdy patrzymy w historię Kościoła. Ci pierwsi reformatorzy, którzy odkryli tę wspaniałą prawdę o tym, że człowiek może być zbawiony za darmo, którzy odsuwali się od tych wcześniej wyznawanych nauk, w które sami wcześniej wierzyli. Oni jednocześnie, żyjąc w świecie, gdzie wszyscy ludzie poddani byli pod wpływ papiestwa, oni w tym czasie wzywali ludzi do tego, by nie poddawali się pod ten autorytet. Czy to było sedno ich przesłania? Czy to było serce Ewangelii wiecznej, Ewangelii o Królestwie? Nie. Ale czy to było potrzebne? Ojej, jak bardzo. Więc gdy dochodzimy do poselstwa trzeciego anioła, które zawarte jest w 14 rozdziale Księgi Objawienia, zauważycie, że to poselstwo zazwyczaj przez nas, gdy jest studiowane, my podchodzimy do niego tak, że najlepszą metodą jest zazwyczaj taka dokładna analiza pojedynczych słów, każdego zwrotu, żeby móc uchwycić dokładne przesłanie tego tekstu. I to jest bardzo dobrze. Ale ja chciałbym dzisiaj zaproponować, byśmy w tym momencie zrobili coś odwrotnego, żebyśmy odsunęli się od tej takiej dokładnej interpretacji, a spróbowali z pewnego dystansu spojrzeć na to, w jaki sposób ujęte jest to przesłanie, aby może zobaczyć, nie negując absolutnie tego pierwszego podejścia, ale może by zobaczyć z szerszej perspektywy sens tego przesłania. Od wersetu 9 napisane jest, że trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, przyjmie znamie na swoje czoło i na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Gdybyśmy odłożyli na bok wszystkie pytania, które pojawiają się po przeczytaniu tego tekstu i tak jak mówię, zrobili krok wstecz, to o czym jest to poselstwo? Czego dotyczą te słowa? Przy największym uproszczeniu, a jestem tego świadom i uczciwie przyznaję, że uproszczenie niestety wymaga ominięcia kluczowych szczegółów, ale przy największym uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to ostrzeżenie przed przyjęciem fałszywego autorytetu i podążaniem za ścieżką, którą on wytycza, w obliczu sądu, który nadchodzi. I w tym kontekście poselstwo trzeciego anioła, tylko w tym kontekście, nie jest niczym nowym. Tak samo Jezus ostrzegał ludzi przed przyjęciem fałszywego autorytetu, oddaniem pokłonu uczonym w piśmie. Tak samo apostołowie ostrzegali przed oddaniem pokłonu fałszywym głosicielom nauki. Tak samo reformatorzy ostrzegali przed oddaniem pokłonu tym, którzy zwodzili lud. Czy to było serce przesłania ich?
Sercem ich przesłania było ciągle zwiastowanie wiecznej Ewangelii o Królestwie Bożym i o tym, jak człowiek może stać się częścią tego Królestwa. Ale bardzo ważnym było przekazanie ostrzeżenia ludziom przed przyjęciem tych, którzy wypaczają drogę Bożą za swoich przewodników. I w tym jednym kontekście poselstwo trzeciego anioła nie jest niczym nowym. I teraz można poczynić dwie obserwacje. Albo popatrzymy na czas Jezusa i powiemy, no tak, wtedy zwiastowano podobne słowo, ale sercem przesłania było coś innego. W czasach apostołów było podobnie, ale sercem przesłania było coś innego. W czasach reformatorów też zwiastowano słowo, tak? Zwiastowano podobne poselstwo, ale sercem była Ewangelia o Królestwie. Można dojść do wniosku, że może moglibyśmy zastosować taką analizę, że jeśli tak było wcześniej, to i w przypadku poselstwa trzeciego anioła jest tak, że sednem naszego przesłania jest Ewangelia o Królestwie, a poselstwo trzeciego anioła jest ostrzeżeniem, które pomaga przyjąć to poselstwo, poselstwo Ewangelii Wiecznej, ale nie jest sercem przekazu. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest inna. Druga możliwość prowadzi nas do miejsca, w którym powiemy, ale poselstwo trzeciego anioła zwiastowane jest w obliczu ostatniego kryzysu na świecie. Następnego już nie będzie. To jest ostatnie wezwanie do próby. Nie będzie już czasu, nie będzie innych możliwości. I może w tym kontekście, może w tym jednym kontekście mamy do czynienia z sytuacją, w której poselstwo Ewangelii Wiecznej skupia się właśnie na ostrzeżeniu przed fałszywymi autorytetami i przed podążaniem drogą, którą nam wyznaczą. Jeżeli popatrzymy na to poselstwo i na werset 12, tam powiedziane jest tak. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, który występuje w tym zdaniu. Nie próbując nawet określać, czy to jest zdanie, które podsumowuje poselstwo wszystkich trzech aniołów, czy tylko trzeciego anioła, to na pewno trzeciego anioła dotyczy. I popatrzcie, co ten tekst oznacza. Ten tekst oznacza, że ci ludzie, którzy usłyszą poselstwo trzeciego anioła, będą w stanie ostać się w tej próbie tylko i wyłącznie, jeśli będą zachowywać przykazania Boże i będą mieli wiarę Jezusa. Nie ma innej możliwości. Innymi słowy, poselstwo trzeciego anioła w swoim ostrzeżeniu przed nadchodzącym sądem i podążaniem drogą grzechu jest poselstwem, które jest podsumowane informacją, która przekazuje prostą myśl, że jeśli chcesz się ostać w obliczu tego ogromnego kryzysu, fałszywego prawa Bożego, wielkich nacisków i prześladowań, jeśli chcesz się wtedy ostać, to musisz mieć wiarę Jezusa. A żebyś mógł mieć wiarę Jezusa, to musisz poznać Ewangelię Wieczną, Ewangelię o Królestwie, Ewangelię o Jezusie, który umożliwił ci wejście do owego odpocznienia. Podążając za wezwaniem Ewangelii, my ciągle mamy jeden punkt kulminacyjny naszego przesłania i to jest zwiastowanie o ratunku dla każdego człowieka. Ale czasy końca generują próby, których my nawet teraz jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Nam się wydaje, że potrafimy, ale obawiam się, że nie potrafimy. Ellen White mówi, że zazwyczaj w Wielkim Boju, że zazwyczaj my wyobrażamy sobie, jakie to próby są przed nami, a gdy nadchodzą, okazują się być dużo łatwiejsze, ale w kontekście wydarzeń, które są przed nami, jest zupełnie odwrotnie. Wydaje nam się, że będą ciężkie, a są znacznie trudniejsze do przejścia. I w tym kontekście poselstwo trzeciego anioła jest niezwykle ważne. Kończąc tę część naszego rozważania, którą będziemy kontynuować w następnym, chciałbym tylko zaznaczyć taki jeden element, że poselstwo trzeciego anioła nie jest dodatkiem do Ewangelii Wiecznej. Nie jest jakimś takim fragmentem, który powinniśmy w jakikolwiek sposób lekceważyć. To jest, ja bym nawet powiedział, to jest określenie kontekstu, w którym mamy mówić ludziom o tym, co jest dla nas najważniejsze, co przemieniło nasze życie. Więc cała Ewangelia Wieczna, wszystko to, co jest dla nas najbliższe, co
dzięki czemu poznaliśmy obietnicę o wiecznym życiu i mogliśmy w nie uwierzyć. Wszystko to powinno być, i mam nadzieję, że jest, zwiastowane właśnie w kontekście tego, o czym mówi Księga Objawienia. Jezus przekazując to poselstwo. Ale tak jak powiedziałem, nasze rozważanie będziemy kontynuować niedługo.